W recenzji dodatków do Brzdęka powiedziałem, że bardzo chętnie zobaczyłbym duże pudło na wszystkie rzeczy związane z Brzdękiem. Mam do niego dużo. Do site mam dużo więcej. Nie wszystko, bo jeszcze nie oszalałem, ale blisko mi do tego. Tak więc mam wszystkie dodatki. Powiększoną mapę, modularną mapę i dodatkowe karty przygód. To wszystko powoduje, że rozstawianie gry zaczyna przypominać zabawę w rozstawianie Gloomhaven. Całe szczęście wydawca pomyślał o tym od razu i przygotował dla fanów gry takich jak ja Legendary Box. To nie jest nic niezbędnego, a jeżeli tak jak ja macie ją za dużo, żeby pomieściło się w pudełku, to jest to zakup warty rozważenia. Po pierwsze, pudło jest naprawdę solidne. Duże i bardzo wysokie wieko, które daje dużo swobody, to pokażę na koniec. Jeżeli ktoś bardzo chce, to może zachować wieko nawet z wersji kickstarterowej, bo pasuje. W środku Legendary Boxa znajduje się trzy tekturowe pudełka. Nie są one może najlepszej jakości, ale się sprawdzają. Wydawca reklamuje, że pudło pomieści wszystkie trzy dodatki, najeźdźców, Igrając z wiatrem i Fenrisa. Tego akurat nie będę jeszcze rozpakowywał, bo niestety ciągle zostały nam dwa scenariusze do rozegrania, ale patrząc na to, co już wiem, że jest w tym pudle i co mnie jeszcze czeka, wszystko powinno się zmieścić. Nie wymyśliłem jeszcze optymalnego ułożenia elementów. Jak widzicie, część komponentów trzymam w pudełku na śrubki, które okazało się wręcz idealnie skrojone do Legendary Box. Do jednego z pudełek mogą schować plansze frakcji i plansze graczy. Do drugiego kartonu wrzuciłem kartę, a do trzeciego frakcję z najeźdźców, ale tylko dlatego, że nie wypakowałem tutaj Fenrisa. Nawet jeżeli macie jeszcze więcej niż ja, to wszystko powinno się pomieścić, bo wieko jest na tyle duże, że może trochę odstawać. Niektórych może to denerwować, taka przerwa, ale mi się podoba i ten czerwony pasek nadaje fajnego wyrazu boksowi. Można jeszcze dokupić drewniane inserty do tego pudła, ale wydaje mi się, że takie rozwiązanie jak u mnie, czyli trzy pudełka, które dostajemy w Legendary Box plus to, co jest pudełkach z dodatku i ewentualnie jakieś dodatkowe woreczki czy pojemniki starczają do tego, żeby wszystko zapakować do pudła. I może nie wygląda to super wygodnie, ale już zapakowanie wszystkiego do Legendary Box bardzo ułatwia rozstawienie gry. Dla fanów site polecam. Długo się wstrzymywałem z zakupem i w końcu pomoc wydawcy pozwoliła mi na cieszenie się Legendary Boxem. Teraz wiem, że powinienem był zdecydować się na niego dużo wcześniej. Mam na imię Marcin. A to było kilka minut z site Legendary Box. Dziękuję wydawnictwu Stonemaier Games za pomoc w kupnie Legendary Box.